Sergiej Radczenko. Znowu w Polsce Sergiej Radczenko z kolejnym polskim rywalem. Jeżeli chciałby napisać barwną powieść przygody Sergieja Radczenki w Polsce, to tych rozdziałów byłoby sporo i rozdziałów nacechowanych niesamowitymi emocjami, bo on przeżył tutaj już niemal wszystko. Mateusz Masternak, walka 8 rund, 3 minuty, oczywiście zasady boksu zawodowego. To, że nie będzie dopisana do rankingu ani jednego, ani drugiego, obaj zapewniają, to absolutnie nic nie znaczy. To będzie pełnym, stuprocentowa zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. Pamiętamy Sergieja Radczenkę, który rzucał na deski Krzysztofa Głowackiego, który stworzył naprawdę mnóstwo problemów Adamowi Walskiemu i który ostatnio przecież walczył z Arturem Szpilką i kontrowersyjną decyzją sędziów tamten pojedynek ze Szpilką przegrał, pomimo tego, że Polaka dwukrotnie rzucał na matę ringu. I na pewno dzisiaj, myślę, wielu kibiców i wielu zawodników w Polsce kategorii junior ciężkiej zwłaszcza będzie patrzyło na to, jak Mateusz Masternak wypadnie na tle do tego bardzo doświadczonego Sergieja Radczenki. Zaczynamy. Pierwsze starcie. Oczywiście Master w czerwonych spodenkach, w tych kolorowych, niebiesko-czarno nieokreślonych Sergiej Radczenko. Pamiętam, jak kilka dni po walce Szpilki z Radczenką rozmawiałem z Mateuszem Masternakiem i Masternak powiedział mi: wiesz co, ten Radczenko to by mi pasował stylowo, bo ja lubię takich zawodników, którzy są dobrze wyszkoleni technicznie, owszem, ale dają ci miejsce, dają ci czas i generalnie możesz sobie to wszystko poukładać. Zobaczymy, czy faktycznie to miejsce i czas będzie dzisiaj Masternak w ringu miał. Wspominał Sergiej Radczenko w magazynie Ring TVP Sport o tym, że no nie miał zbyt wiele czasu do tego, by przygotować się do tego pojedynku. 3 tygodnie. Mówi, zrobiliśmy z moim obozem wszystko, maksymalnie to, co mogliśmy zrobić. No i mam nadzieję, że damy z Mateuszem dobrą walkę. Zdaje sobie sprawę, jakiego boksu w Polsce kibice oczekują i mówi, że mam nadzieję, że zgodnie z tymi oczekiwaniami sprostamy tym wyzwaniom. No zdajmy sobie sprawę z tego, że Masternak też nie miał wiele czasu na przygotowania, bo w zasadzie również podobny okres. No pamiętamy te decyzje, powrót na ringi boksu olimpijskiego, a teraz no taki semi-powrót do boksu zawodowego, no bo to walka oczywiście 8-rundowa. Maciej Demel, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, wczoraj informował o tym, że PZB właśnie planuje wejście w struktury boksu zawodowego, już takiego pełnego, i zobaczymy, jak to faktycznie w przyszłości będzie funkcjonowało. A może być to naprawdę bardzo ciekawy projekt, który delikatnie może zamieszać na rynku polskich walk zawodowych. No nie bez kozery Andrzej Wasilewski, a więc szef Knockout Promotions przyjechał tutaj, żeby obserwować całą tę imprezę. Tak powiedział, dostał zaproszenie na galę boksu, przyjechał, żeby pooglądać, zobaczyć. Wracając do Mateusza Masternaka, obszerny i groźnie jest ten lewy sierpowy, taki zaczepny troszeczkę w wykonaniu Sergieja Radczenki. Ostatnia walka zawodowa Mastera, pamiętamy, 20 przecież października 2018 roku z Junielem Dorticosem przegrana walka jednogłośną decyzją sędziów w Orlando. Tak, World Boxing Super Series. Bardzo dobra postawa, zwłaszcza na kanwie tego, co później Dorticos zrobił z Andrew Tabitim w Rydze. Na razie Masternak faktycznie kontroluje przebieg pojedynku, uderzył 2-3 razy po dole. No przede wszystkim po Radczence musi uważać na lewą rękę. Lewy sierp, lewy hak, to jest to, co Radczenko potrafi robić, ale przyjmuje teraz taką wymianę. Boks półdystansowy Mateusz Masternak. Szuka dołu, szuka tego miejsca pod prawym łokciem Radczenki Master. Lewy prosty, bardzo ładnie, lewy prosty, dokładnie, drugi raz. Troszeczkę przestrzelony i znalazł prawy na dół. Ładnie zafunkcjonowała prawa ręka, w półdystansie potem błyskawicznie poszukał dołu. Różnicuje jak gdyby płaszczyzny uderzeń Mateusz Masternak, znowu podwójny lewy prosty. To są te momenty zrywu, w których faktycznie widać gdzieś ten impet Sergieja Radczenki, ale pierwsza runda, myślę, zapisana dla Mateusza Masternaka, pomimo tego, że jest to walka pokazowa, nieoficjalna, no bo przecież to nie jest też zabawa, jaką w ringu tutaj urządzają sobie Radczenko z Masternakiem, to trójka sędziów tę walkę punktuje i przekonamy się, jaka będzie ich interpretacja po 8 rundach, jeżeli walka potrwa cały dystans. To jest Rzewski. Tak, to jest... O, posłuchajmy. Półgoczką w tył, już podchodzimy. Półgoczką jak zaatakuje, podchodzimy. Silna obrona.
Dalej przypominam lewy sierp, już chyba nazywam lewy sierp. To są generalnie te zalecenia Piotra Wilczewskiego, więc lewa ręka, która funkcjonuje u Mateusza Masternaka, aktywna, uważać też na lewy sierp Radczenki, zwracać na to uwagę. Ładnie teraz lewy, prosty, zafunkcjonował, znowu lewy. No, złapał delikatnie Mateusz Masternak lewym sierpowym Radczenkę, kiedy ten ruszył nieco do przodu. A rzucił się ciałem, zauważ, że zostały nogi i nie miał wtedy kompletnie możliwości zareagowania Sergi Radczenko. To skrupulatnie wykorzystał Mateusz Masternak. Aż bardzo ładnie zafunkcjonował ten lewy, cały czas pokrzykujący z narożnika Piotr Wilczewski zwraca na to uwagę, że lewy robi tutaj robotę i to faktycznie widać. Jeden, drugi mocny lewy sierpowy, teraz na ten cios właśnie nastawił się Masternak. Masternak prezentuje generalnie taki poukładany, naprawdę dobrze ułożony technicznie boks. No przecież to lata pracy ze świętej pamięci trenerem Andrzejem Gmitrukiem. Później w Niemczech w grupie Wilfrida Sauerlanda. To spowodowało, że taki bagaż doświadczeń też sparingowych jest naprawdę duży po stronie Masternaka. Dobrze ułożony lewy prosty u Mastera. Proszę. Także pięknie na odchyleniu. Zejście z linii ciosu na Sergieja Radczenki. Znakomicie, pięknie! Lewy i później prawy z góry. Idealnie się wstrzelił Master. No to był najmocniejszy cios w tej walce, chociaż to dopiero początek, ale ten prawy był naprawdę dość wyrazisty. No wiemy jedno, Radczenko oczywiście potrafi przyjąć cios, on jest pięściarzem naprawdę odpornym. No. Jest twardy, pokazał to choćby w walce z Cieślakiem, tak, z Michałem Cieślakiem. Czy w Rosji jak boksował, no to tam też były momentami ciężkie ciosy, a wszystko to był w stanie przetrwać Radczenko. Przegrał 6 przecież pojedynków w karierze, ani jednego przed czasem. Znowu kolejny raz lewy, bardzo mocna, kolejna lewa pod prawy łokieć. Często szuka tego miejsca na wątrobę Mateusz Masternak. 8 rund, jeżeli tak będzie pozwalał się trafiać Sergiej Radczenko, no to z czasem to przyniesie efekt. No jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy tutaj panowie będą boksowali na pół gwizdka, to tych wątpliwości mieć już nie mamy, no bo Masternak 2-3 razy faktycznie ruszył śmielej, ruszył ostrzej i jeżeli to będzie się powielało, powtarzało, no to kto wie, czy w samej końcówce walki Radczenko naprawdę nie będzie w tarapatach. No na razie 20 do 18 dla Mateusza Masternaka. To był ten moment właśnie. Masternak oczywiście pozostaje w grze o kwalifikację olimpijską do turnieju w Tokio. Pamiętamy, że w Londynie podczas tego turnieju pokonał przed czasem w pierwszej rundzie Słowaka Dawida Michalka. Miała być walka z Bułgarem Radosławem Pantalajewem, medalistą Mistrzostw Świata, no ale turniej został zakończony przedwcześnie. W boksie olimpijskim po tym powrocie Masternaka bilans 6 do 1. Poślizgnął się z Sergiej Radczenko. Tak, mokro, tutaj jest rozlana woda w narożniku. Ale to jest niebezpieczna sytuacja, bowiem łatwo o kontuzję, skręcenie kolana w takim przypadku, kiedy ucieka noga. Poszukał teraz lewego na dół Sergiej Radczenko. To rozwija się Master w momencie, kiedy zaczyna boksować na dość sporym pressingu, wówczas kiedy przypiera do lin Radczenkę.
No, lewy na lewy, tak zaczęli się panowie troszeczkę z dystansu bawić. A może zauważył Radczynko, że skoro tak skuteczny jest ten lewy Masternaka, to może ja też spróbuję w końcu uruchomić dość mocno lewą rękę, teraz z kolei lewy sierpowy. No teraz poważniej faktycznie zaatakował Ukrainiec, schował się przed tymi ciosami Masternaka na korpus. Podwójny lewy i później szukał prawego na dół. Mateusz Masternak. No są próby różnych akcji ze strony Mateusza, ale to nie jest nastawienie się na jedną jakąś akcję, tylko szuka prawy na dół, lewy na dół, ewentualnie podwójny, potrójny lewy i potem szuka także prawej na górę, bądź tak przed momentem i kończy akcję często lewym na wątrobę. Jeden, drugi, trzeci lewy prosty. To nie są mocne ciosy, ale to są ciosy widoczne i myślę też takie, które powodują irytację po prostu u Siergieja Radczenki. Masternak bił się o Mistrzostwo Świata, był zawodowym mistrzem Europy. Pytałem go kiedyś o to, czy nie czuje się po prostu niespełnionym sportowcem, no bo nie ma tego tytułu Mistrza Świata. On mówi, wiesz co, z jednej strony może tak, ale z drugiej mam wspaniałą rodzinę. Jako młody chłopak gdzieś tam postawiłem na boks, byłem na wielkich scenach w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, więc no chyba nie mam prawa jednak być niepocieszony. Piotrek, mówimy o kimś, kto ma 46 zawodowych pojedynków stoczonych, 41 zwycięstw. Naprawdę przebogate doświadczenie zebrane z ringu na całym świecie. No w tej trzeciej rundzie Radczenko parę razy faktycznie Masternaka zaskoczył, tak jak teraz, wyprowadzając ten bezpośredni prawy, ale jednak koniec końców aktywniejszy jest Master. Bardzo ładnie znowu ten szczególnie drugi lewy prosty, który spowodował, że niemal poziomo ustawiła się głowa poniżej pasa Radczenko. Tak, uderzenie poniżej pasa. Nie ma recepty na lewy prosty Siergiej Radczenko. Czysto trafia go Masternak. Koniec trzeciej rundy. Przypomnijmy, na 8 zakontraktowano ten pojedynek. Tempo, czuję, że nie wytrzyma. On już klinczuje. Rozluźniłeś się, podkręciłeś tempo, on już klinczył. Poszedłem do okazji, żeby to odpoczął. Czyli jeśli czujesz dobrze w tym tempie, to go podtrzymuj. Jasne? Jeżeli nie, już nie możesz zdołać. Ale lewa ręka musi lepiej zdołać. Lewa robi tak, bo lewa, dwa, trzy, czyli za długo odstępuje. Lewy, 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 zami lewy na skrót. Nie czuję dystansu. Prawie widziałeś w szatni? No, słuszne uwagi Piotra Wilczewskiego, byłego mistrza Europy, pogromcy Amina Asikainena w Finlandii. Lewa ręka, on nie radzi sobie z tymi ciosami prostymi. Raz, drugi, trzeci jego głowa odskakuje i nie radzi sobie też z tym tempem, które narzuciłeś od początku pojedynku. Bo to, o czym też wspomina Piotr Wilczewski, że pojawił się dość spory luz w tych poczynaniach Mateusza Masternaka. Tak jak teraz, bardzo na luzie, z zaskoczenia wyprowadzony lewy prosty i kompletnie sobie z tym nie radzi Siergiej Radczenko. Pytanie, czy rzeczywiście to, o czym mówił Piotr Wilczewski, utrzymując to tempo, dotrzyma mu kroku Siergiej Radczenko? No, teraz podkręcił ładnie Ukrainiec i odpowiada swoimi ciosami prostymi. Na łokcie przyjął te ciosy Radczenko. Trzeba uważać, bo czasem można sobie porozbijać ręce po prostu bijąc po łokciach. Bardzo dobrze, że została ta prawa ręka przy szczęce u Mateusza Masternaka, bowiem groźna była ta kontra z lewej ręki. Widać taką energetyczność w boksie Radczenki, kiedy on wchodzi cios na cios. No, na to trzeba uważać na pewno. Nie ma sensu tutaj testować swojej szczęki, no bo widzimy, że jak Radczenko złapie wiatr w żagle, to staje się rywalem naprawdę niebezpiecznym. Trzeba dbać tutaj o te narożniki. Tak, zdecydowanie. To już w drugim narożniku, w którym poślizgnął się, drugi narożnik, w którym poślizgnął się Siergiej Radczenko. Ta mata powoduje, że gdy jest tam woda, no to te buty po prostu się rozjeżdżają. Znowu lewy prosty. Odwrotna pozycja Radczenki, zwróćmy uwagę na to. No, podwójny lewy, góra, dół i później prawy prosty. Szukał takiego prawego z góry, on potrafi to robić. I kilku rywali już się o tym boleśnie przekonało we wcześniejszych zawodowych walkach Masternaka. Ładnie zblokowany prawy, lewy prosty.
Ach, trafiony teraz dwoma mocnymi ciosami Sigraczenko. Odczuł siłę tych ciosów. Sprytnie uciekł spod tych lin, bo wiedział, że tam będzie zagrożenie wzrastało i spycha do defensywy Masternak na Czenkę po raz kolejny. Podkręcił mocno tempo Mateusz Masternak, o czym mówił Piotr Wilczewski, ale tym razem jeszcze jak gdyby wzmocnił, zintensyfikował swoje poczynania w ringu. Były zawodowy mistrz Europy. A to jest dopiero czwarta runda z zakontraktowanych 8. To może oznaczać, że Radczenko musi się tutaj przygotować na coraz cięższe ciosy. Tak, ale odpowiedź Radczenko. Proszę bardzo, Masternak pokazuje, nie ma problemu. Jestem rozluźniony, jestem luźny. No, próbuję tutaj Radczenko w jakiś sposób rozbić tę szczelną podwójną gardę, za jaką chowa się Mateusz Masternak. Ale to jest ta nauka niemieckiego boksu właśnie Masternaka. Ten podwójny blok, który on potrafi robić. Fenomenalnie Masternak. No ale to już przyjął na lewy idealnie próbie tempo wypuszczony. Kolejny raz odskakuje jak ping-pong dosłownie głowa Sergieja Radczenki. Mocny na dół cios. Ostatnie 10 sekund czwartego starcia, więc zbliżamy się do połowy tego pojedynku. Efektowna, mocna czwarta runda w wykonaniu szczególnie Mateusza Masternaka. Złapał kilkoma bardzo mocnymi ciosami Sergieja Radczenkę. A przypomnijmy, mówiliśmy już o tym, Sergiej Radczenko w karierze nie przegrał jeszcze przed czasem. Ostatnie cztery pojedynki, które toczył Artur Szpilka, Aleksiej Jegorow, Ruslan Pfeiffer, Adam Balski, nie przegrane. Przy czym wcześniej jeszcze z Michałem Cieślakiem i z Krzysztofem Głowackim. Nie bił później po rękach, bo czasami ale tempo, blok. Później po rękach, fajnie to wydało, efektownie, ale nie efektywnie, spokojnie. Mateusz, poczekaj troszeczkę w połowie rundy, on lewa rękę. Nie wpadaj z prawym, dystans. Druga połowa pojedynku Mateusza Masternaka w czerwonym narożniku z Sergiejem Radczenką. Pojawiają się pytania o rękawice. Obaj panowie boksują w 10-uncjowych rękawicach. Był pomysł najpierw na 12, ale obaj sami wybrali 10-uncjowe rękawice. Ach, znowu próbował poszukać prawej ręki Master, odpowiednio ustawiając się. Może to jest taka szkoła Piotra Wilczewskiego. Mamy mało czasu na przygotowania, wychodzimy, jest w ringu dobrze, no bo przypomina mi się też walka Mariusza Wacha z Dillianem White'em, kiedy pamiętamy, że Wach czasu trenował niespełna 2 tygodnie, wyszedł i dał jedną z najlepszych walk w swojej karierze. Tak podpowiada Piotr Wilczewski z wody i cały czas siedzisz na nim, a więc wywierasz presję i robi to Mateusz Masternak. Ale ładny znowu lewy. No nie ma recepty. Nie tej ma. Recepty nie znajdzie już Radczenko na to, żeby wyeliminować ten lewy prosty Masternaka. To wszystko należy po stronie Polaka właśnie. Tak, nie prosiło się o prawy na dół przed momentem, dosłownie kiedy starał się tak dystansować Radczenko. Tu lewy, prawy, znowu nad lewą ręką swego rywala. Ładna akcja. Radczenko u niego jest takim schematem, że jeżeli czuje niebezpieczeństwo u przeciwnika, to zaczyna boksować się w coraz bardziej defensywny sposób. Zobaczymy, czy to będzie też widoczne właśnie w drugiej fazie rywalizacji z Masternakiem, który zaczyna przebijać się tymi ciosami z prawej ręki. Ale zobacz, że od dłuższego czasu w tej rundzie chyba jeszcze ani razu. Dopiero to jest pierwsza akcja tak naprawdę Sergieja Radczenki, kiedy on rusza do przodu. Zepchnięty do głębokiej defensywy. Czeka na ruch Mateusza Masternaka. No a teraz trafiony, ale sugeruje. Jest liczony przez trenera Macieja Dziurgota. Sędziego Dziurgota, tak. A czego powiedziałem? Trenera. Sędziego oczywiście, Macieja Dziurgota. No zobaczymy, czy było poniżej pasa, czy po prostu odczuł ten cios Sergiej Radczenko. Nie będzie chyba sprintu Masternaka w końcówce. Nie, ładnie, pięknie, taki karcący lewy z dołu bity. Mnie się podoba ten prawy z góry właśnie, który chce Masternak wkręcić w głowę rywala niemalże. Znowu trafiony dwoma mocnymi, trzema ciosami Radczenko.
a propos knockdownów, to rozmawialiśmy na ten temat. Walka jest punktowana w pełni w systemie zawodowym, więc jeżeli jest knockdown i knockdown został zaliczony, no bo został zaliczony, czyli Masternak wygrywa tę rundę 10 do 8. Myślę, że za moment zobaczymy w powtórce, co w tej piątej rundzie tam się stało, czy to był cios poniżej pasa, czy nie. No w każdym razie sprawa tutaj jest jasna, to możemy sobie ewentualnie zobaczyć, powspominać. Natomiast jeżeli chodzi o punktację, no to 10 do 8 dla Mateusza Masternaka w tej rundzie. Jak doktor. A był to cios w pas w zasadzie, poniżej pasa nie było, a skoro Radczenko zareagował w taki sposób, no to musiał zostać wyliczony. Nie mam wrażenia, żeby to było przewinienie jednak ze strony Mateusza Masternaka. Trzy rundy do końca tego pojedynku. Runda szósta, siódma i ósma. Mateusz Masternak, czerwone spodenki, Siehe Radczenko, spodenki czarne z niebieskimi lampasami. Mnie się podoba dzisiaj boks Mateusza Masternaka i kto wie, czy to przejście na boks zawodowy i takie nauczenie się znowu sprintu bokserskiego nie powoduje, że on jest trochę ciekawszy teraz w tych walkach na dłuższym dystansie. Pamiętasz, kiedy Mateusz był u nas w magazynie Ring, on wspominał o tym, ile czasu zajęło mu tak naprawdę przestawienie się na troszeczkę inny styl boksowania, do którego był przystosowany, czy też przyzwyczajony od wielu, wielu lat swego pobytu na ringu amatorskim. To jest Masternak, który dużo częściej operuje lewą ręką, przecież tak aktywnie. Aktywna lewa ręka Mateusza Masternaka, wcześniej czegoś takiego nie było. I ciosy na dół to też jest to, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie ma tutaj możliwości na prawą kontrę, coś co było takim znakiem charakterystycznym Mateusza Masternaka. Z prostego powodu, no Radczenko nie podejmuje szczególnego ryzyka w tej walce. Tak jak mówiłem, jeżeli on czuje zagrożenie, jeżeli on czuje, że jest od rywala wolniejszy, że jest po prostu słabszy, to zaczyna chować się za podwójną gardą, bazując jednak na pojedynczych uderzeniach, co widzimy przed momentem. A jest słabszy w tym pojedynku i to zdecydowanie. Teraz nie zdążył schować się za podwójną gardą i przyjął mocne uderzenie. Ale ze skrętem, spięty, wyciągnięty ten cios przez Mateusza Masternaka. No to jest właśnie ta techniczna maestria Mateusza Masternaka. Może maestria za dużo powiedziana, ale techniczne wyszkolenie, no bo w tych ciosach na dół widać taką złą intencję, pełen skręt, no i impet przede wszystkim. Pięknie, unika tego ciosu, pozwala prześlizgiwać się po ramieniu temu uderzeniu, które wyprowadza Siehe Radczenko po to, by później błyskawicznie uderzyć na dół. Podwójny lewy, później prawy na głowy i lewy na dół. No z Ukrainą Mateusz Masternak zresztą ma dość mocne powiązania, bo przecież małżonka Daria pochodzi z Ukrainy. Przecież przygotowywał się do startu w Londynie, do tego turnieju kwalifikacyjnego w Nadwórnej na Ukrainie właśnie. Na palcach jednej ręki można od dłuższego czasu policzyć ciosy, które stara się wyprowadzić Siehe Radczenko. Stop! Już aktywny. Brawa, wróć do szybkiej lewej. Aż ładnie, lewy, potem prawy ustawił sobie Radczenkę, by strzelić bardzo mocnym lewym sierpem. I różnicowanie tempa i siły ciosów, to jest to, co Masternak potrafi. Lewy, króciutki, delikatny, prawy i mocne zakończenie lewym sierpowym. Ach, teraz znakomita kombinacja. Prawy na dół, lewy prosty, lewy na dół i później prawy sierpowy. No przyjemnie się to naprawdę ogląda. To jest koncert Mateusza, który urządza tutaj na Siergieju Radczence. I co do tego nie mamy wątpliwości. Zobacz, że bardzo dużo tych ciosów Radczenko przyjmuje na sztywno. Brakuje tego balansu, którym by neutralizował siłę uderzeń Mateusza Masternaka. Przez to ciosy Mastera to robią jeszcze większe spustoszenie. Och, to na koniec. Jest próba przełamania po prostu Siergieja Radczenki. Masternak chce wyjść, chce ten pojedynek wygrać przed czasem i pokazać. Pokazać, że ja tutaj jestem i jeszcze naprawdę mam sporo do powiedzenia. Mocy wygryj, siadamy, siadamy. Słuchaj, intensywność bardzo dobra. On już nie trzyma tego, już tego nie bardziej wytrzyma. I kiedy go masz Alina, to nie jest do niego. I teraz oglądając takiego Mateusza Masternaka pojawiają się pytania. Kwalifikacje olimpijskie to jest jedna sprawa, ale później boks zawodowy, no przecież ta kategoria junior ciężka w Polsce w dalszym ciągu jest niezwykle interesująca. Michał Cieślak, Artur Szpilka, Krzysztof Głowacki, moglibyśmy Krzysztof Diablo-Wodarczyk wymieniać, Adam Balski, no to są wszystko ale fajne walki do zestawienia. Tak, oczywiście, ale popatrz ile rund minęło już, w tej chwili. To będzie siódme starcie, a więc dwie rundy do końca, sześć rund.
sprintu, jaki oglądamy w wykonaniu Mateusza Masternaka. Szybko zadawane ciosy, błyskawiczne przejście z jednej akcji w drugą. To jest inny Mateusz Masternak niż ten, którego oglądaliśmy przed jego decyzją do przejścia na stronę olimpijską, że się tak wyrażę. Ach, teraz wyrzucił łącznie z takim ruchem ciała do przodu, tym prawym, by wydłużyć ten cios i sięgnąć rywala. No i to się udało. Skoro mówimy, jesteśmy tutaj w teatrze i oglądamy ten spektakl, no to jest to teatr jednego aktora, to co tutaj widzimy. W roli głównej Mateusz Masternak. Zraniony jest Zdrabczenko. No, pokazuje, że znowu był to cios poniżej pasa. A Serhii Radczenko tylko i wyłącznie w roli statysty. Ustawia, jest podłączony. On jeszcze nie. Ustawia sobie. No robi robotę. Też każda runda pokazuje, że Masternak ma różne rozwiązania ofensywne, bo o defensywie wiele nie możemy powiedzieć, bo ona nie jest sprawdzana w tej walce, ale w ofensywie naprawdę Masternak mi się podoba. Ja myślę, że już tak ten zapał do pojedynku, do walki u Serhii Radczenki tak bardzo mocno odpłynął. Jest w tej chwili skoncentrowany tylko i wyłącznie na obronie. Potężne ciosy w tej chwili na korpus. Jeszcze Piotr Wilczewski mobilizuje Mateusza Masternaka, żeby nie było momentów przestoju, żeby właśnie zachował taką regularność, którą obserwowaliśmy w szóstym starciu chociażby. Ale mówi też, że dajesz momenty przestoju dla Radczenki od Sapunia, kiedy jesteś za blisko. Faktycznie w momencie wejścia tutaj, kiedy nie ma miejsca na zadanie ciosu, no tam Radczenko łapie to powietrze, a dokładnie trzymać taki dystans i punktować jak do tej pory. Lewy prosty. Kiedy trzeba, widzimy, Masternak ustawi sobie odpowiednio blok, przyjmie te ciosy Radczenki na lewą rękawicę, na prawą rękawicę. O, teraz trafiony lewym. Zatańczył na nogach Serhii Radczenko. 40 sekund do końca siódmego starcia. Stop! Box! No chcę oczywiście tym klinczem też już zabierać czas Mateuszowi. Krzyczy Piotr Wilczewski, prawy doszedł. I to była pierwsza taka próba właśnie ciosu podbródkowego w momencie, kiedy zepchnięty do obrony jest Serhii Radczenko. To też ten profesjonalizm Mastera, nie podpala się, spokojnie patrzy. Mimo tego, kiedy trafił rywala, to jeszcze nie jest ten moment, żeby ruszyć frontalnym atakiem. I końcówka rundy. A na razie 7 rund za nami. Do zera wygrywa ten pojedynek Mateusz Masternak. Nie ma rundy, w której Radczenko byłby w stanie wyrwać Masternakowi chociażby tę jedną dziesiątkę, nie mówiąc o marzeniach, o zwycięstwie. No na razie jest to boks taki rozumny, inteligentny, momentami wyrachowany, ale momentami też naprawdę ofensywny ze strony Mateusza Masternaka. Lewy spotkania. Nie musi być silny, ma być szybki i luźny. On zrobi robotę. Bardzo ładnie. Jeszcze jedna uwaga, bardzo proszę, jak jest break, to się nie dałem, ja bardzo specjalnie do linii. Bo kończ on po breaku odchodzicie i ty jesteś przy linach. Kończ przy linach, nie daj się odwrócić. Prosto. Pamiętaj, lewa, spodna nić na prawo, lewo. O, czas na ostatnią rundę, runda 8 i przyznam się szczerze, że z przyjemnością ogląda się Mateusza Masternaka, innego Mateusza Masternaka, jakby troszeczkę odmienionego po tej przygodzie, dwuletniej przerwie i przygodzie z boksem olimpijskim. Szybszy, dynamiczniejszy, ładnie operujący lewą ręką, naprawdę z przyjemnością się go ogląda. I to po tak krótkim czasie przygotowań teraz podjęli obaj ryzyko, trafił Masternak, Radczenko też tam szukał swojej szansy. Chyba będzie chciał Mateusz tutaj definitywnie sprawę rozstrzygnąć w 8 rundzie. Groźna jest ta prawa Mateusza, doskonale potrafił stawić sobie rywala lewą ręką. Ten lewy prosty jest zabójczy, morderczy. Zresztą to znaczy lewy prosty, to w historii polskiego boksu zawodowego pokazywał Dariusz Michalczewski. I zobaczmy, jaki rzeźki jest Masternak w 8 rundzie. Jest
do 3 tempa. Mocniejszy Mateusz Masternak, stwierdził sędzia Maciej Dziurkot, że to nie było po ciosie, że pośliznął się z Jerzy Radczenka, więc nie ma tutaj liczenia. To było pchnięcie nawet Mateusza Masternaka. Gdzieś tam był blisko Radczenko, chciał go odepchnąć, odepchnął i kontynuuje atak. Ale zobacz, 8 runda i przed momentem ten atak, który oglądaliśmy, to było 6 ciosów złożonych w kombinację, bite w różnych płaszczyznach. No teraz już z takim impetem naprawdę Mateusz wpadł w Radczenkę. To jest sygnał, że szuka Masternak tego prawego kończącego, czyli zrobić to, czego się nikomu do tej pory nie udało, czyli znokautować Siergieja Radczenkę. Półtorej minuty do końca tego pojedynku. Teraz gdzieś pod lewy łokieć mierzył Siergiej Radczenko. Ach, krótki, prawie ze skrętem gdzieś tam w tym zwarciu. Mówiłem o tym, że ta walka Masternak-Radczenko jest najciekawszą walką w Polsce po odmrożeniu boksu. Mamy tego dowód, ale przede wszystkim jest to zasługa Mateusza Masternaka. Tak, oczywiście, że tak. Mateusz Masternak, mówię, oglądamy teraz jednego aktora. No, Siergiej Radczenko niemal na wszystko pozwala Mateuszowi Masternakowi, ale to jest też fakt, on nie potrafi znaleźć recepty na jakiekolwiek akcje. Ale pozwala gdzieś tak od trzeciej rundy, trzeciej, czwartej, kiedy zdał sobie sprawę definitywnie z tego, że po prostu nie jest na sportowym poziomie Mateusza Masternaka. Poszukał prawej, mocnej prawej Mateusz Masternak, ale przyjął w odpowiedzi ten cios i próbował skontrować Siergiej Radczenko. Jak gdyby chciał na Ukrainie zostawić dobre wrażenie jeszcze w końcówce tej ósmej rundy. A i tu zabrakło wyjścia prawym, bo była kombinacja ciosów na korpus, ale Radczenko też pokazuje, że jednak trochę sił zostało po tej ósmej rundy. 17 czy 15 sekund do końca w tej chwili, to dlaczego nie podjąć teraz wyzwania i taka ringowa wojna na koniec wyrzucić. Pamiętamy ostatnią rundę walki ze Szpilką, prawda? No tam były fajerwerki na cztery ręce. Koniec 8-rundowego pojedynku. No i powiedzmy tak, pojedynku, który przetrzymał i przetrwał, przeżył Siergiej Radczenko i pojedynku, patrząc z innej perspektywy, w którym naprawdę z przyjemnością oglądali Mateusza Masternaka. Takiego mastera chcę oglądać w każdej walce. Oj, zdecydowanie, i czekamy na kolejne walki Masternaka, bo udowodnił, że w dalszym ciągu jest jednym z najlepszych polskich pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe, no i bez podziału na boks zawodowy, boks olimpijski. Pokazał, jak boksować z Siergiejem Radczenką. Świetna lewa ręka, dynamika, też liczba ciosów. Myślę, że jakbyśmy to zliczyli, to by się okazało, że naprawdę Masternak prowadził walkę w bardzo przyzwoitym tempie. I to tak na skalę co najmniej europejską, jeśli nie światową. No i teraz pojawia się tutaj, Piotrek, główne pytanie. Mateusz Masternak, twoja decyzja. Co robisz? Wracasz do boksu zawodowego, czy też te igrzyska olimpijskie i marzec ewentualnie przyszłego roku? No ja myślę, że takiego Mateusza, jakiego dzisiaj oglądaliśmy, kilka pojedynków jakiś, to jest Mateusz Masternak naprawdę, który pięściarzom w kategorii krócej, boksujący z taką szybkością w tym tempie, napsuje dużo krwi. Rodzina boksu zawodowego w telewizji polskiej jest naprawdę duża i myślę, że Mateusz Masternak będzie miał kilka możliwości do tego, by wybierać, a jest pięściarzem ułożonym, ukształtowanym, inteligentnym poza ringiem, takim, którego przyjemnie się ogląda spod ringu, z którym się przyjemnie rozmawia i któremu dzisiaj możemy bić brawa, bo zneutralizował totalnie, dokumentnie Siergieja Radczenkę. Super. No podszedł właśnie Mateusz do nas, przybiliśmy piątkę. Widzimy, że jest zadowolony, uśmiechnięty. Tak, master nie jest taki zły, co? Ale master jest bardzo szybki. Nie jest jeszcze taki zły, potwierdzamy. Jest naprawdę dobry, jest szybki, jest dynamiczny i daje nam tutaj fajne widowisko dzisiaj w Kielcach. Stary master, no. Ma poczucie humoru. No są starsi, nie da się ukryć, tak. Werdykt oczywiście będzie tylko formalnością. Przypominamy, że ta walka nie będzie wpisana do ich oficjalnych bilansów zawodowych, no ale podejrzewam, jestem chyba nawet pewien, że każda runda zapisana dla Masternaka plus ta premia za knockdown, no bo został wyliczony tak. Siergiej Radczenko, czyli 80-71. Tak. Jestem pod wrażeniem przygotowania kondycyjnego, fizycznego Mateusza, mimo że tego czasu do przygotowania się do tej walki naprawdę nie było dużo. Punktowali. Sędzia Waldemar Pawlak,
80-71. Sędzia Marcin Pawlak 79-72. I sędzia Eligiusz Komarowski 80-71. Jednogłośnie na punkty. Zwycięża w walce wieczoru Mateusz Master. Ale jest też taka iskierka u Masternaka, kiedy jest ten werdykt, ręka idzie w górę, że chciałoby się więcej, chciałoby się jeszcze boksować i my też chcemy Mateusza Masternaka w ringu oglądać. 2 razy 80-71, czyli 8-0 w rundach, raz 79-72, czyli 7-1, jedna runda dla Radczenki. Bardzo dobra robota w wykonaniu Mateusza Masternaka. Walka pokazowa, znakomity pokaz boksu w wykonaniu Mateusza Masternaka. Ja myślę, że on sam teraz będzie, a może on zna odpowiedź na pytanie, co dalej, czy wraca do boksu zawodowego, czy też zobaczymy. Mówiliśmy o tym projekcie Polskiego Związku Bokserskiego, o tym, że ma wejść w struktury boksu zawodowego. To ciekawe, jak to się wszystko potoczy.